Siemanko, z tej strony Enduro Gruby. Mamy dzisiaj sobotę, wyjechałem się przejechać i chciałem wam pokazać, co założyłem. No normalnie cacuszko. No to wygląda po prostu pięknie. Po prostu magia. Zobaczcie sobie, jak to się prezentuje z butnikiem Enduro 9.5 9.4, 9.3. No po prostu bajka. Zajebiście to wygląda. Zbierałem się na odwagę. Jakieś pająki mi po kasku chodzą. Zbierałem się na odwagę, żeby go założyć. A dlaczego? A dlatego, bo tych butników, tak jak wspominałem tam kiedyś tam na którymś z filmików, tam jest na kanale, ale dobra. Wspominałem, że tych butników już nie produkują od przeszło bodajże 20 lat. Nie produkują ich. No może się pierdzielnąłem, może tam troszkę mniej jak 20, no ale w każdym bądź razie już ich nie ma, już są nieosiągalne, bo tak jak wspomniałem, zaprzestali produkcji i są niedostępne. Tak się zastanawiam, czy go zakładać, czy go nie zakładać, a z tego względu, tak jak mówię, że są po prostu niedostępne i trzeba się z tym obchodzić jak z jajeczkiem. Trzeba jeździć ostrożnie, nie gumować, nie pałować motocykla, żeby gdzieś nie poleciał, nie wiadomo co, bo jak się złamie, to koniec. To już jest amen, nie ma. Także mówię, długo się zbierałem do tego, żeby go założyć, ale w końcu mówię, raz na jakiś czas można założyć. Raz na jakiś czas można założyć, bo i tak leżał w pudełeczku. Tak jak przyjechał z Włoch, tak leżał w pudełeczku i mówię, dopiero się zebrałem na odwagę i go założyłem. No ale to wygląda po prostu cudownie. Cudownie to wygląda. Jest po prostu no magia. Jak tak staniecie za tym motocyklem, o gdzieś tak, no to jest po prostu magia. Piękne. Brak mi słów, żeby to opisać. Brak mi słów, żeby to po prostu opisać. Przód. Bog, jak to wygląda. Ja pierdolę. No jest po prostu sztos. Po prostu sztos. Wyjechałem się tak przejechać, bo już ostatnie dni wolnego mi zostały. Także mówię, sobota, wyjadę sobie, przejadę się gdzieś. Tak, przewietrzyć głowę. Także, no i coś tam dla was nagrać, bo tak jak mówiłem i obiecałem tam, że coś tam postaram się wrzucać, te filmiki na YouTube'a. Tam już odblokowałem, większość filmów dałem już jako publiczne. Mówię, a pierdziele, co ma być, to będzie. Także są. Nawet i z tym zasranym KTM-em też tam są jeszcze te filmy. Z tą 200 pieprzoną. A dlaczego? O, może taką zrobię pogadankę jeszcze, póki się zatrzymałem. Co mi to kabel od mikrofonu. Może jeszcze wspomnę parę słów na temat tego KTM-a XZ200. No po prostu to było nietrafione. Nie trafiłem z nim w ogóle. Cena była atrakcyjna i no dobra, no to kupiłem, ale później jak miałem z nim przejścia, to już jest po prostu masakra. Tu mam święty spokój, jest święty spokój naprawdę, uwierzcie mi, że może ktoś nie wierzyć, ale jest święty spokój. Tam to po prostu było masakra. Pieniędzy władowane, mówię, tak jak wspominałem tam na jednym z filmików, pieniędzy władowane. Jak było gównem, tak zostało gównem.
Nie wiem, co ludzie w tym widzą, ale no... Ja mówię, ja przeszedłem na to. I co tam jeszcze mogę powiedzieć? Dzięki temu poznałem też prawdziwego przyjaciela. Na pewno to będzie oglądał. Pozdrawiam cię serdecznie. No i co? No No po prostu z tym katem wtedy nie trafiłem, z katemem nie trafiłem. To była, mówię, jedna wielka porażka. Tu jest naprawdę co innego. Jest co innego. Tam to wiecznie coś było. Może tak opowiem w skrócie, o. Elektronika się sypie. Inne rzeczy się sypią. Felgi, kurwa, chyba z gliny. Nie wiem, z czego to tam, kurwa, są te felgi zrobione, ale chyba z gliny. Byle jakiś kamień, byle coś. Zaraz felga jest podbita albo coś. Co najlepsze, pojechałem, pamiętam, wtedy ją gdzieś prostować. Felga zaczyna pękać. No to mówię, super, nie? Zajebiście. Zajebiste, kurwa, felgi KTM ma, nie? Excela, taka Sego, czy jak to tam się zwie. No to zajebiste, no. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? I hamulce tam wiecznie jakiś, z tylnym hamulcem miałem jakiś wiecznie problem, coś mu dolegało. Kupiłem zestaw naprawczy, troszeczkę pomogło. No i dalej gdzieś mi to trzyma, te koło tak się gdzieś jakoś z oporem gdzieś obraca. No i kupiłem zestaw naprawczy, włożyłem gdzieś znowu, no tak jak mówię, jest ten opór. Później kupiłem tarczę, tak, tarczę kupiłem. Pełną kupiłem na tył, bo myślałem, że tamta poprzednia jest krzywa. Też nie za bardzo to pomagało. No i wiecie, no tam naprawdę mnóstwo jeszcze było innych rzeczy. Cieknący przy KTM-ie, cieknący, kurwa, wiecznie wałek zdawczy. Kupiłem zestaw naprawczy. Chuja, przejechałem się 15 minut, kurwa, leje się. No mówię, nic tylko pierdolnąć w krzoki albo polać benzyną, podpalić i tyle, no. Podpalić i tyle. Nie wiem, te 2008, 2009, 2011 i 12 KTM-y są chyba, jak kojarzę, to są na tej samej ramie, ale tam, kurwa, ta geometria tego motocykla jest tak spierdolona, że to jest po prostu masakra. On nie jedzie tam tym KTM-em, to ja nie jechałem tam, gdzie chciałem, nie? Po prostu nie jechał tam, gdzie chciałem. Tu, tam, gdzie ja chcę, ona jedzie. Tam tego nie było. Zupełnie inna ta geometria, to zachowanie tego motocykla, to po prostu masakra. Taki, jak ja to określam, taki kamas, kurwa, z dojebanym kiprem. O, coś w tym stylu. To tak jedzie, kurwa. Kamas z dojebanym kiprem, kurwa. Nie jedzie tam, gdzie wy chcecie, tylko tam, gdzie on chce. No i tyle. Ta kierownica gdzieś, kurwa, to nie skręcało, nic. No mówię, kurwa, no dobra. Może tam z początku byłem zadowolony, bo wiecie, jak to jest. Nowy motocykl, no nie. Dwusetka, jeszcze mówię. Polowałem na tą dwusetkę długo. No to wiecie, zadowolony i w ogóle. No ale niestety, później dała mocno w kość. No także no co będę wam tam więcej zanudzał. Nikt nie będzie przecież takich długich filmików oglądał, bo przepraszam, że nikomu się nie chce. No także co, no. Tyle, no. Tu nie mam nic do zarzucenia. Chodzi wszystko pięknie. Zawias chodzi pięknie. Dół jest. Geometria w ogóle, zachowanie jej, po prostu cudo. Tu nie mam nic do zarzucenia, kompletnie nic. I mówię, nie zamieniłbym jej za nic. Za nic, za żadnego KTM-a bym jej nie zamienił. Nie ma takiej opcji. Nawet mi to przez myśl nie chce przejść. Nie zamienię. Koło 18, tublis do lasu, wszystko, mówię, dół jest, bo jest koło zamachowe jest dociążone, plus są jeszcze
sprzęgle, metalowe przekładki, stalowe, nie aluminiowe, tylko stalowe. Także no co tu więcej chcieć od tego motocykla? Wygląd, wszystko, prowadzenie, no brakuje słów po prostu, brakuje słów. Nie wiem nawet co powiedzieć. Tu nie boję się tak jak takim KTM-em pojechać, dajmy na to, nie wiem, 20-30 km od domu. Tu się nie boję, tam się bałem odjechać, nie wiem, 10 km czy 5 km od domu się bałem odjechać, bo mówię, zaraz coś mówię, pierdyknie i będzie pchane do domu. Tutaj, nie, ostatnio byliśmy z kolegami, zrobiliśmy ze 25 km w jedną stronę i znowu powrót do domu, no to będzie jakieś z 50-55 km. Nic. Nawet nie doszedłem do... Nawet nie zeszło mi paliwo do rezerwy. Jeszcze miałem rezerwę w zapasie. Jechałem normalnie tak, jak teraz jest kranik odkręcony. No po prostu bajka. Bajka. Dobra. To może co? Będę chyba to kończył, bo mówię, nie ma sensu, żeby to przeciągać. Jakiś tam długi filmik, żeby z tego był. Co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. A co jeszcze do tylnego błotnika, no to mówię, boję się z nim tak bardzo jeździć, bo no niestety, no drogi jest, bardzo jest drogi. Mogę wam tylko tyle zdradzić, że do takiego KTM-a, Husqvarny, nie wiem tam, czym jeździcie, beton, no nie wiem, obojętne. Kupilibyście wszystkie plastiki, okleinę, jeszcze przypuszczam, że reszta by została, a ja mam tylko jeden błotnik. Jeden jest naprawdę bardzo drogi. Takie moje oczko w głowie. Pogłaskać, wyczyścić ładnie, żeby się bardzo nie porysował. Nie jeździć po jakichś krzokach, nie wiadomo gdzie. Akerbis, Plastica Italia. No to co, ja sobie gdzieś tam jadę się przejechać, przewietrzyć się. Jak się stoi, to jest takie duszno dzisiaj. Także co, będę kończył. Może tam jeszcze wrzucę jakieś przebitki z jazdy. Może coś tam jeszcze przypomni mi się, to coś nagram. Dogram. Nagram, dogram. Obojętnie jakby to, jak zwał, tak zwał. Także co. Na razie ja sobie jadę. Trzymajcie się. Do następnego. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli chcecie. Kto chce, to może subskrybować, lajkować. Kto nie chce, to nie. Ja o to nie żebram. Także do następnego. Hejka.